Uwaga na oszustów podających się za miłośników zwierząt. W mieście trwa tydzień solidarności z chorymi na schizofrenię. Jutro piłkarskie derby Tarnobrzeg-Mielec. Piątek, 10 października, Katarzyna Sobieniewska-Pyłka. Zapraszam Państwa na informacje, także w internecie. Oszuści zbierają w Tarnobrzegu pieniądze na bezdomne zwierzęta. Podszywają się pod organizację Chronimy Zwierzęta, a jej prezes apeluje: nie dajmy się naciągnąć i zgłaszajmy sprawę policji. Dowiedzieliśmy się przypadkiem. Jedną z naszych znajomych po prostu odwiedziła dwójka rzekomych wolontariuszy, twierdząc, że sprzedają gadżety, w tym wypadku kubki, na potrzeby przytuliska w Machowie. Pierwsza reakcja to szok. Organizacja Chronimy Zwierzęta nigdy nie organizowała podobnych zbiórek. Nie robiła i nie robi tego, chodząc od domu do domu. To były dwie młode dziewczyny, które ewidentnie chciały wzbogacić się, udając kogoś, kim nie są. Jedyną formą zbiórki publicznej na dzień dzisiejszy to są puszki ustawione w 9 miejscach za zgodą prezydenta miasta. Są to puszki oklejone naszym logo. Umiejscowione one są w sklepach zoologicznych, w kawiarni Mała Czarna, w zakładzie fryzjerskim Liza, w saloniku dla psów na ulicy Kopernika i w sklepach, w sklepie Druczek i Czary Mary i nasz sklep przy ulicy Dąbrowskiej. Jest to 9 miejsc, w których są nasze puszki. Każdy może do nich jakieś pieniążki wrzucić. Natomiast pod koniec roku one będą oficjalnie otwarte, pieniądze przeliczone i zdane sprawozdanie. Z pewnością osoby, które podszywały się pod organizację, nie są wolontariuszami, a zbierają pieniądze tylko i wyłącznie na siebie. Stąd apel, by nie dać się naciągnąć i nie wierzyć, że chcą pomóc bezdomnym zwierzętom. Apel jest jeszcze taki, że jeżeli takie osoby odwiedziłyby Państwa, to niezwłocznie zgłaszać na policję, bo proceder się rozszerza, jest to nieuczciwe, naciąga się w ten sposób ludzi, a jednocześnie daje złą opinię nam. Uczelnia jest dla młodzieży, a nie młodzież dla uczelni. Z takimi słowami na ustach rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej inauguruje nowy, eksperymentalny rok. Po raz pierwszy studenci tej uczelni będą kształcić się na kierunkach pielęgniarstwo oraz finanse i rachunkowość. W szkolnictwie wyższym nadeszło nowe. Wreszcie uczelniane statystyki mają szansę się poprawić. Póki co większość dyplomowanych magistrów ląduje w sytuacji, w której nie ma żadnych perspektyw, a dyplomy w koszu. Teraz ma się to zmienić. To rewolucyjny krok. Z trzech kierunków, które kiedyś prowadzili pedagogika, socjologia i zarządzanie, została tylko pedagogika. Likwidacja kierunków kształcenia to ani modne posunięcie, ani popularne. Rektor PWSZ idzie pod prąd. Myślę, że to rzadkość, aby w ciągu 2 lat unieruchomić 2 kierunki, a uruchomić 4 nowe, bo przypomnę, że od 2012 roku, w którym była turystyka i rekreacja, później bezpieczeństwo wewnętrzne, a w tym roku 2 kolejne kierunki. Zatem w ciągu 2 lat 4 nowe kierunki. To duże przedsięwzięcie, okupione ciężką pracą, ale uczelnia jest dla młodzieży, a nie młodzież dla uczelni. I ta zasada nam przyświeca. Rektor zwalniał kadry i zatrudniał nową. Na swoje śmiałe posunięcia ma silne dowody. Zbierał je na długo przed uruchomieniem nowych kierunków pielęgniarstwa i finansów i rachunkowości. Przyciągamy studentów kierunkami, po których będzie zatrudnienie. Rozmawialiśmy z dyrektorami 6 szpitali w okolicy, czyli Staszowie, Stalowej Woli, Mielcu, Sandomierzu, Nowej Dębie i Tarnobrzegu. I z rozmów tych wynika, że rozbudowa ich placówek będzie wiązała się z zatrudnieniem blisko 550 osób. Zatem dostosowanie oferty dydaktycznej kierunków dla młodzieży wiąże się przede wszystkim, co dla nas jest najważniejsze i dla młodzieży również, z podjęciem po studiach pracy. Nie tylko legitymowanie się dyplomem, ale praca zawodowa. Myślę, że to jest najbardziej dla młodzieży kuszące. Póki co wszystko mu sprzyja. Mamy coraz mniej studentów w ogóle, a w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej jest ich nawet więcej. I to nie bagatela o 60. Pielęgniarstwo oraz finanse i rachunkowość to 2 nowe kierunki, które przyciągnęły do uczelni młodych i zdolnych. No taki jest inny, ciekawy, tak? Zapotrzebowanie jest przede wszystkim, tak mi się wydaje.
Ja wybrałam ten kierunek, dlatego że byłam na profilu biologiczno-chemicznym, także w sumie już od 3 lat byłam ukierunkowana, że będę szła w tym profilu i dlatego akurat w Tarnobrzegu otworzyli, bo w sumie tak to tylko Rzeszów i Lublin i dlatego zdecydowałam się, żeby tutaj przyjść. Myślę, że dlatego że widzę się w tym kierunku. Chciałam spróbować. Oprócz wprowadzanych nowości wraca stare. Wraz z Gaudem Mater Polonia powróciły koła naukowe, szansa na zaistnienie w szerszym świecie akademickim i nagrody za ciężką pracę, wysokie stypendia. Jednak nie samą nauką żyje człowiek. Posiadamy również AZS, gdzie sportowcy mają do wyboru wiele różnych dyscyplin, między innymi w tym roku wejdzie narciarstwo biegowe, co my tutaj jeszcze mamy, lekkoatletyka, kolarstwo górskie, także myślę, mamy bardzo ciekawą ofertę i każdy student mógłby sobie wybrać coś pod swoje pasje i upodobania. Przed wielkim wyzwaniem stoi rektor uczelni, ale także nowo wybrana przewodnicząca samorządu studenckiego. Ta ma też ambitne plany na ten rozpoczynający się dopiero rok akademicki. Skoncentrować się na potrzebach studentów. No, chciałabym na przykład urozmaicić juwenalia, po prostu zaprosić jakieś fajniejsze gwiazdy, żeby tak trafić w gusta każdego studenta, ponieważ wiadomo, studenci lubią różne zespoły. Jeden wykonawca podejdzie, drugi nie podejdzie, to różnie bywa, prawda? Chciałabym również na przykład nawiązać współpracę z innymi uczelniami i zorganizować jakieś takie wyjazdy międzyuczelniane, żeby tak właściwie wypromować bardziej naszą uczelnię i żeby było więcej troszkę o niej słychać. Kluczem do zapełnienia miejsc w auli uczelni było wprowadzenie nowego i przyszłościowego kierunku. Jednak praca to jedno, a zarobki takich pielęgniarek to drugie. Czy to więc poczucie misji? No mam nadzieję, że się polepszy do tego czasu, jak zostanę pielęgniarką. Sukcesem zakończyła się termomodernizacja szkoły podstawowej nr 3. Kojarzona jednoznacznie jako sportowa, teraz będzie miała tego wizualny dowód. SP nr 3 to szkoła, która promuje zdrowy styl życia i sport. Teraz już po liftingu budynek kojarzy się jednoznacznie. Nie ma miejsca na wątpliwości. Te kolory to barwy drugoligowej siarki Tarnobrzeg. Niektórzy uważali je za zbyt kontrowersyjne, może zbyt niepotrzebne. Mój zamysł i zamysł wielu sportowców naszej szkoły, uczniów klas sportowych, to był taki zbliżyć się do siarki, pokazać, że jesteśmy tuż, tuż, mamy klasy piłkarskie, będziemy promować sport. Sport w Tarnobrzegu kojarzy się z siarką, siarka z trójką, trójka ze sportem. Dziękuję i wszystko jasne. Stawiany jest mocny nacisk na uprawianie sportu, na rozszerzoną liczbę godzin wychowania fizycznego, stąd też kolorystyka elewacji szkoły nawiązuje do klubu sportowego Siarka. Taka propozycja padła, społeczność szkolna Trójki zaakceptowała, stąd też pozostaje się tylko cieszyć, że w sąsiedztwie całego kompleksu miejskiego ośrodka obiektów, miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, które kiedyś przecież były obiektami Siarkopolu, czy też klubu sportowego Siarka, jest bliźniacia, siostrzana szkoła, która ma elewację w barwach funkcjonującego w naszym mieście od ponad pół wieku klubu sportowego. Odświeżona uroda zewnętrzna starego budynku szkoły to nie jedyne prace, jakie wykonali fachowcy z mieleckiej firmy Grobut. Poprawili też komfort nauczania i jego jakość. Jest ślicznie, nowo, nowocześnie. Poza tym będzie bardzo ciepło. 14 cm docieplenie ścian, 16 cm docieplenie dachu, nowa instalacja centralnego ogrzewania, wymiana w każdym jednym pomieszczeniu, plus nawiewy mechaniczne na salach gimnastycznych, nowe PPOSZ, śliczne nowe oświetlenie w salach gimnastycznych. Wszystko to ma na celu zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie szkoły i uzyskanie pewnych oszczędności. Prace związane z termomodernizacją cieszyły nie tylko budżet miasta. Skakać z radości mogą już dzieci, które będą mogły się poczuć dobrze w przytulnych murach szkoły. Takie rewolucje ma już za sobą kilka szkół i przedszkoli w Tarnobrzegu. Rozpoczęliśmy w 2011 roku termomodernizację całego kompleksu przedszkola nr 12, zespołu szkół specjalnych i szkoły podstawowej nr 10 na osiedlu Serbinów. W kolejnym roku udało nam się przeprowadzić termomodernizację przedszkola nr 3 imienia Stanisława Jachowicza przy ulicy Dekutowskiego. Następnie termomodernizowaliśmy nasze liceum
ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika. Ukończone prace termomodernizacyjne WSP nr 3 już cieszą oko mieszkańców naszego miasta. A to jeszcze nie koniec zmian. Były gry, zabawy i występy na scenie, a do tego porządna dawka cennej wiedzy. W niedzielne popołudnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie postanowił dotrzeć do Tarnobrzeżan poprzez rodzinne wydarzenie. Wszystko po to, by propagować zakładanie rodzin zastępczych. Zaczęło się od mszy w parafii świętej Barbary. Później przy gimnazjum nr 2 na Tarnobrzeżan czekała już tylko zabawa, słońce i wspólne rodzinne popołudnie. Jednak najważniejszym elementem imprezy była część merytoryczna, przygotowana przez organizatorów pikniku. Temat pikniku był dość nietypowy, jednak interesujący. Na terenach zielonych przy gimnazjum nr 2 pojawiło się wiele rodzin. Jedni przyszli, by posłuchać dobrej muzyki i spędzić dzień z rodziną, inni, by pogłębić swoją wiedzę. Myślę, że wielu grupom poświęcamy społecznie troskę, uwagę. Uważam, że rodziny zastępcze, piecza zastępcza, rodzinna piecza zastępcza to niezwykle ważny temat społeczny. I może dotychczas nazbyt w cieniu bywający. Dlatego bardzo cieszę się, że dzisiaj przy takiej wspaniałej pogodzie możemy głośno porozmawiać o problematyce, o cudownej rzeczy, jaką są właśnie rodziny zastępcze. Plan imprezy był bogaty. Występy na scenie, konkursy i atrakcje dla dzieci. Do tego kawiarenka i grill. Jednak najważniejsze dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie były trzy niepozorne namioty, w których pracownicy różnych instytucji i stowarzyszeń przekazywali wiedzę, dla której ten piknik został zorganizowany. Dyżur pełnią pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy w namiocie o nazwie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W tym namiocie każdy będzie mógł uzyskać informacje, jak można stać się rodziną zastępczą. Drugi namiot to kolejny współorganizator dzisiejszego wydarzenia, a mianowicie Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie działające przy parafii świętej Barbary. Tutaj również będzie można zapoznać się z ofertą, jakiego rodzaju pomocy osoby, mieszkańcy, rodziny zastępcze mogą uzyskać na terenie naszego miasta. Kolejny namiot to Stowarzyszenie Profilaktyczne Brzeg, zrzeszające psychologów, pedagogów, którzy od dłuższego czasu wspierają właśnie rodziny zastępcze na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wiele dzieci, nie tylko w naszym mieście, wciąż potrzebuje domu i rodziny. Organizując taki piknik, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pokazuje, że nie jest obojętny wobec tego problemu i małymi kroczkami dąży do poprawy sytuacji. Dla młodych ludzi najważniejsze jest to, by móc wychowywać się w troskliwej, pełnej rodzinie. Rodziny zastępcze, jak sama nazwa, są chyba najbliższą formą przypominającą rodzinę biologiczną. Dlatego warto, by właśnie w jak najbardziej zbliżonych warunkach, jeżeli nie ma możliwości dla dziecka rozwoju w rodzinie biologicznej, by mogły rozwijać się w rodzinie zbliżonej jak najbardziej swoimi warunkami do rodziny biologicznej. Pogoda dopisała i wszyscy Tarnobrzeżanie świetnie się bawili. Najważniejszy cel pikniku został zrealizowany. Chcemy podkreślić istotę, rolę rodziny zastępczej i tym samym zachęcić, zaprosić nowych kandydatów do tworzenia takich właśnie form pieczy zastępczej. Być może dzięki niedzielnej imprezie już w najbliższym czasie pojawią się pierwsi kandydaci, którzy będą chcieli stworzyć wspaniały dom potrzebującym dzieciakom. Otwierały oczy na rzeczy zupełnie oczywiste, takie, że nie szata zdobi człowieka, ale z drugiej strony pokazywały, że warto walczyć o dobry wizerunek. Z okazji Dni Solidarności z osobami chorującymi na schizofrenię w Środowiskowym Domu Samopomocy były warsztaty z kreowania wizerunku i autoprezentacji. Na pierwszy rzut oka wszystko je różni. Są na innym etapie w życiu, inaczej wyglądają. Jednak gdy popatrzeć dłużej, są do siebie podobne. Mają ten sam ciepły uśmiech mimo upływu lat i zmian na twarzy u jednej z pań, taki sam błysk w oczach. Gdy bardziej zaglądnąć im w życie, mają nawet podobne umiejętności. Obie lepią ruskie pierogi i są w tym dobre. Bardzo często patrząc na daną osobę, można wiele o niej powiedzieć. I dzisiejsze nasze spotkanie ma na celu pokazanie, jak wydobyć to, co jest u nas najważniejsze w środku, na zewnątrz tak naprawdę.
Ocenianie innych przez wygląd przychodzi bardzo łatwo, dlatego te warsztaty. Po pierwsze, by nie dawać pretekstu innym do naśmiewania się z naszego wizerunku, tylko zrobić krok w kierunku, by go poprawić. A po drugie, by nauczyć się dostrzegać więcej niż tylko wygląd u innych, nie szufladkować i nie krzywdzić przez stereotypy. Ta łatwość nadawania etykiet, łatwość takiej, takiej generalizacji, że osoba chora psychicznie nie jest osobą atrakcyjną, że niejednokrotnie wygląda jak osoba niezadbana, chcemy właśnie ten mit obalić, a z drugiej strony wyposażyć też wszystkich uczestników tego spotkania w takie kompetencje, które pozwolą im nabrać pewności siebie i też pozwolić im poczuć się lepiej w różnych sytuacjach społecznych, czy w kontakcie z rodziną, czy na różnych spotkaniach, w kontakcie z pracodawcą. Poza tym wszystkim wygląd zewnętrzny pomaga osiągać wymarzone cele. Gdy dobrze wyglądamy, dobrze się czujemy. Za tym idzie już cała reszta. Wizerunek zewnętrzny pomaga często podbudować to, co mamy w środku. Jeżeli dobrze wyglądamy, to tak naprawdę lepiej później ktoś nas postrzega i umiemy lepiej siebie sprzedać swoje walory, te, które chcemy, prawda, zaprezentować, swoje umiejętności również. Dni Solidarności z osobami chorymi psychicznie to szansa dla chorych na lepsze postrzeganie ich w świecie. To okazja do przełamania bariery lęku i wstydu. W końcu tak niewiele nas różni i bardzo wiele łączy. Dlatego była tam licealna, zdrowa młodzież, która dopiero wchodzi w dorosłe życie, i seniorzy, skarbnice mądrości i doświadczenia. I obok osoby chore psychicznie, niepełnosprawne, ale w gruncie rzeczy takie same jak my. Potrafią bawić się lepiej niż niejeden młody. Mają w sobie wigor, energię i entuzjazm. I też chcą mieć swoje święto. Nie dziadka, nie babci, tylko seniora właśnie. Nie chcą być szufladkowani i świętować tylko ze względu na role społeczne, jakie odgrywają w życiu. Bycie dziadkiem jest fajne, ale jeszcze fajniejsze jest bycie po prostu sobą. A to jest warte podkreślenia przez uroczystą oprawę. Wydaje mi się, że ludzie są bardziej weseli, bez troski. Myślę, że bawią się bardzo swobodnie. No ale w sumie bardzo podobnie do... Każdy wiek ma swoją urodę. Każdy wiek ma swoje plusy i minusy, ale potrzeba zabawy i rozrywki nie wygasa wraz z upływem lat. Stąd takie święto w domu dziennego pobytu, w Polsce, Europie i na świecie. Jest Dzień Seniora, Międzynarodowy Dzień Seniora. Natomiast my go obchodzimy cyklicznie w październiku bądź listopadzie. Zapraszamy na to święto domy dziennego pobytu z Robczyc, z Mielca i jeszcze z Dębicy. To są zaprzyjaźnione domy, które nas odwiedzają corocznie, a my z okazji innych świąt tamtych domów przyjeżdżamy do nich. Trend, że babcia jest od niańczenia wnuków, powoli się odwraca. Teraz niejednokrotnie starsze osoby mają swoje cele i ambicje, których nie chcą odsuwać na dalszy plan. Seniorzy w domu dziennego pobytu przeżywają bez wątpienia swoją drugą młodość. Oni chcą się bardzo się bawić. My organizujemy tutaj muzyczne środy, na przykład w domu dziennego pobytu, ale są też taneczne czwartki. I te taneczne czwartki cieszą się zdecydowanie większym wzięciem, a już zabawy to szczególnie u nas właśnie, gdzie są wszyscy uczestnicy, a takie odwiedzamy jeszcze te zaprzyjaźnione domy, to myślę, że około 30 osób, czyli jakieś 80-70% naszych uczestników bierze w nich udział. Takie święto to okazja do obwieszczenia dobrej nowiny, jaką bez wątpienia jest obietnica na następną kadencję obecnego prezydenta. Jeśli wygra w wyborach, miejsc w domu dziennego pobytu będzie więcej. W Polsce żyje 7 milionów osób powyżej 60 roku życia. W skali naszego miasta jest ich ponad 10 tysięcy. A według prognoz będzie ich coraz więcej. Dom dziennego pobytu pomaga im się rozwijać i po prostu cieszyć się życiem. Czysty Tarnobrzeg. Pod takim hasłem od kilku miesięcy działa Młodzieżowa Rada Miasta. Głównym punktem akcji jest uczulenie mieszkańców, by sprzątali po swoich pupilach. W ubiegły piątek młodzi zaakcentowali swoją działalność poprzez organizację happeningu na placu Bartosza Głowackiego. Spotkali się przy okazji Światowego Dnia Zwierząt, zaprosili przedszkolaków i zorganizowali kilka ciekawych konkursów, a do tego wystąpienia gości. Tak Młodzieżowa Rada Miasta postanowiła się pokazać i zrealizować kolejny punkt projektu Czysty Tarnobrzeg. Spotykamy się tutaj, aby tak naprawdę zacząć nasze działania Młodzieżowej Rady Miasta co do podjętej uchwały. Dotychczas udało nam się zrealizować konkurs, tego właśnie dzisiaj będzie rozstrzygnięcie i prace są widoczne, można je podziwiać i zobaczyć nasze efekty obrad komisji. Ponadto dzisiaj będą wystąpienia gości,
związanych właśnie z tym, że trzeba dbać o swoje zwierzęta, w szczególności o pieski, wyprowadzać je i sprzątać po nich. No i ponadto przygotowaliśmy też dla dzieci dużo zabaw i konkursów, żeby się tutaj z nami po prostu bawiły, nie nudziły i zapamiętały coś z tej naszej lekcji. W czasie happeningu rozstrzygnięto jeden konkurs i zaproponowano dzieciakom drugi, tym razem na chorągiewkę promującą akcję Młodzieżowej Rady Miasta. O jej przeznaczeniu dokładnie przekonamy się na wiosnę, kiedy z dróg i poboczy zniknie śnieg, a pojawią się nieprzyjemne niespodzianki po naszych czworonogach. Wtedy to młodzież zrealizuje kolejny punkt swojej akcji. Kolejny planujemy na wiosnę, kiedy psie odchody będą widoczne i wtedy chcemy wspólnie brać i wbijać chorągiewki, żeby pokazać, jak tego jest zbyt wiele. Dlatego też został zorganizowany w sumie konkurs na chorągiewkę, która właśnie na wiosnę zostanie pomniejszona, wydrukowana odpowiednio i będzie takim naszym emblematem tej akcji. Grami i zabawą najprościej dotrzemy do najmłodszych. Z tego założenia wyszła młodzież organizująca piątkowy happening. Wszystkie atrakcje przygotowane dla przedszkolaków miały pokazać im, z jakim problemem walczy nasze miasto. Dzięki takim akcjom nauka przekazywana od najmłodszych lat może przynieść efekty w przyszłości. Przez wiele lat mojego doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska wyrobiłam sobie przekonanie, że najszybciej osiągniemy efekt edukacji w zakresie ochrony środowiska czy utrzymania czystości właśnie przez młodzież. My dorośli mamy swoje pewne nawyki, mamy swoje pewne bunty, natomiast młodzi ludzie działają instynktownie, otwarci są na wszelką wiedzę, wszelką edukację. Uważam, że ta akcja jest jak najbardziej wskazana. Myślę, że poprzez edukację młodzieży oni później zwrócą uwagę swoim rodzicom, a chyba najbardziej nam jest wstyd, jak pouczają nas dzieci. Działalność Młodzieżowej Rady Miasta w tym zakresie jest bardzo potrzebna. Jednak nie są oni w swych staraniach odosobnieni. Tu wspiera ich zarówno Straż Miejska, jak i Wydział Spraw Komunalnych i Środowiska. Różne pomysły są popierane, wdrażane. Straż Miejska upomina, Straż Miejska karze. Wszyscy, którzy dopełnili obowiązku, opłacili ten swój podatek od posiadania psa, dostają od nas pakiety. Coraz więcej tych pakietów jest dostępnych w sklepach. Już nie tylko w sklepach zoologicznych, ale innych. Są i akcje ogólnopolskie. Myślę, że to nie jest problem Tarnobrzega. To jest ogólnie problem naszej mentalności. Piątkowa akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wielu tarnobrzeskich przedszkoli. Dzieciaki świetnie się bawiły i z uwagą słuchały wypowiedzi zaproszonych gości. Według organizatorów najważniejszy punkt dnia został zrealizowany. Młodzież przykuła uwagę dzieci i przekazała im lekcję, jaką powinny zapamiętać na całe życie. Fani tenisa stołowego wreszcie doczekali się debiutu przed tarnobrzeską publicznością, pozyskanej przed sezonem Natalii Partyki. Pierwszy występ reprezentantki Polski w Tarnobrzegu przypadł na rywalizację z potęgą europejskiego tenisa stołowego, czyli z tureckim Fenerbahçe Stambuł. Partyka nie odmieniła losów meczu. W trzeciej grze wieczoru przy stanie 0-2 zmierzyła się z Rumunką Elisabetą Samarą. Mimo obiecującego początku nasza zawodniczka przegrała swój pojedynek 2-3. No bo nie ukrywam, że wolałabym, aby debiut był bardziej udany, bo poniekąd udany jest, ale trochę zabrakło, nie ma tej kropki nad i. Szkoda tego meczu, przegrałam 3-2, no, końcówka była bardzo wyrównana, dramatyczna. No, szkoda, bo mecz się skończył 0-3, a tak naprawdę wszystkie mecze, pojedynki były wyrównane, wszystkie były do wygrania, więc mogło być równie dobrze i 3-0 dla nas. No ale tak bywa w tenisie, więc trzeba walczyć dalej, może w rewanżu zagramy trochę lepiej. Początek był wręcz optymalny, szybkie dwa sety, właściwie chyba jeszcze nigdy tak szybko pierwszych dwóch setów nie rozegrałam z Samarą. Myślę, że ona też była zaskoczona, nie do końca mogła wejść, złapać rytmu gry. Później go niestety złapała i zaczęły się schody, gra była bardziej wyrównana. Szkoda, bo w końcówce naprawdę może odrobina szczęścia, może gdybym parę piłek trochę odważnie, teraz można gdybać i trzeba się zastanowić, przeanalizować, aby w przyszłości wygrać, aby ten końcowy punkt należał do mnie. Oprócz Partyki w piątkowy wieczór KTS reprezentowały Li Qian i Han Ying. Podopieczne Zbigniewa Nęcka nie dały rady, odpowiednio Irene Iwanczan i Jia Wen. Mimo porażki po 3-godzinnym boju z Fenerbahçe 0-3, KTS nadal zachował szansę na awans do półfinału Ligi Mistrzyń. Tradycyjnie już w Dzikowskim Zamku miała miejsce uroczysta prezentacja zespołu KTS z par Zamek Tarnobrzeg, który w trwającym już sezonie będzie walczył o najwyższe cele w Polsce i Europie.
Prezentacja, jak się okazało, była doskonałą okazją na to, by przygotować ogromną niespodziankę kapitan zespołu Kindze Stefańskiej. W tym roku mija dokładnie 20 lat od momentu, kiedy młodziutka, wówczas 13-letnia i niezwykle utalentowana zawodniczka trafiła do Tarnobrzega. Mogę powiedzieć, że spędziłam tutaj większość swojego życia, nie wspomniałam, tak to mniej więcej matematycznie wygląda. Nie mogę powiedzieć, że żałuję choćby jednego momentu, że tutaj jestem. No może tego, że rodziców gdzieś tam zostawiłam daleko. Ale poza tym nic więcej nie mogę powiedzieć. Z okazji jubileuszu Stefańska otrzymała dwa portrety, które wręczyli jej prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz i trener i menadżer zespołu Zbigniew Nęcek. W 11. kolejce drugiej ligi piłkarze Siarki pojechali do Brzeska, by rozegrać mecz z nie mającą własnego zatwierdzonego do rozgrywek stadionu Puszczą Niepołomice. Zespół z Niepołomic to spadkowicz z pierwszej ligi, który w bieżącym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. Wszystkie jednak mecze Puszcza rozegrała poza Niepołomicami. Mecz z Siarką był dla graczy z Niepołomic pierwszym meczem w roli gospodarzy. W zespole Siarki do wciąż nieobecnych Barana, Truszkowskiego i Figla dołączył kontuzjowany Parobczyk, którego zastąpił Michał Paluch. Zmiana nastąpiła też na pozycji lewego obrońcy, gdzie Sulkowskiego zastąpił Persona. Zespół z Tarnobrzega w Brzesku był od pierwszych minut zespołem lepszym, choć nie stwarzał sobie dogodnych sytuacji bramkowych. Właściwie jedyną klarowną okazję bramkową Siarka wypracowała sobie w doliczonym czasie pierwszej odsłony, kiedy to dobrego podania Roberta Chwastka nie wykorzystał grający na prawym skrzydle Tomasz Ciećko. Innym istotnym wydarzeniem pierwszej połowy była kolejna kontuzja w Siarce. Przed przerwą boisko musiał opuścić skontuzjowaną pachwiną bardzo dobrze grający Konrad Stępień. No bardzo żałuję oczywiście, że do tego całego naszego zestawu tych kontuzji doszedł kolejny zawodnik. I na tą chwilę oczywiście nic nie możemy więcej powiedzieć, ale no to już jest takie mało, bym powiedział, śmieszne te urazy u nas. Co chwila ktoś wypada i co mecz. I to średnio to wygląda, ale no niestety musimy tak przyjmować. No, jedyne co, że dzisiaj to było w ferworze walki, prawda, i na boisku. No szkoda tego Konrada, bo to był zawodnik, który moim zdaniem bardzo się wyróżniał w naszym zespole, nie tylko dzisiaj. Po przerwie mecz nadal wyglądał podobnie jak w pierwszych 45 minutach. Siarka kontrolowała spotkanie, wygrywała walkę w środku pola i była zespołem dojrzalszym, lepiej poukładanym. W 60 minucie do bezpańskiej piłki dopadł Robert Tunkiewicz i fantastycznym strzałem dał naszej drużynie prowadzenie. Piłka z ogromną siłą wpadła do siatki tuż pod poprzeczką. Gospodarze jeszcze nie otrząsnęli się po straconym golu, a otrzymali kolejny cios. Tunkiewicz tym razem wystąpił w roli asystenta, a z gola, pierwszego w barwach Siarki, cieszył się Marcin Bochenek, który zastąpił kontuzjowanego Stępnia. Gospodarze zagrozili bramce Artura Melona po stałym fragmencie gry, ale bramkarz Siarki dwukrotnie zatrzymał uderzenia piłkarzy Puszczy. Siarka mądrze się broniła, bardzo dobrze grała para stoperów i agresywny oraz waleczny Tomasz Persona. W 87 minucie jedyny błąd tarnobrzeskiej defensywy wykorzystał Łukasz Nowak, ale gol kapitana gospodarzy okazał się trafieniem honorowym. Siarka po dobrym meczu zasłużenie pokonała Puszczę 2-1. Oczywiście zadowoleni jesteśmy z wyniku tego spotkania. Po raz kolejny myślę, że właśnie taka ciężka, cierpliwa praca jednak jest opłacalna i właśnie w wyniku takich właśnie tej konsekwentnej gry, ciągłego pójścia do przodu, no myślę, że z tego wyniknęły te dwa gole. No i oczywiście cieszymy się i to już ten temat zamykamy i myślimy już co dalej. Dziękuję. Chociaż staraliśmy się jak mogliśmy dzisiaj, ale w tej naszej grze, zwłaszcza na początku pierwszej połowy i też na początku drugiej połowy, no nieprawdopodobna nerwowość w poczynaniach zawodników, suma błędów takich prostych, indywidualnych.
powodowała, że tej płynności było jak na lekarstwo. Wygrana w Brzesku pozwoliła Siarce wskoczyć na 7. miejsce w tabeli. Siarkowcy do lidera Energetyka ROW Rybnik tracą zaledwie 3 oczka. A już w najbliższą sobotę naszych piłkarzy czeka bardzo trudny i prestiżowy mecz z lokalnym rywalem, czyli Stalą Mielec. Derby najprawdopodobniej obejrzy ponad 3000 kibiców. Sam klub z Mielca zamówił 1000 biletów. Nastroje w Siarce są coraz lepsze. Druga wygrana z rzędu pozwoliła złapać kontakt z czołówką, a ewentualne zwycięstwo ze Stalą może dać Siarce awans do czołowej czwórki. Celem oczywiście jest wywalczenie kompletu punktów. Zadanie łatwe nie jest. Stal to zespół groźny dla najlepszych. W tym sezonie Mielczanie potrafili zremisować w Pruszkowie ze Zniczem, czy wygrać na wyjeździe z silnym Rozwojem Katowice. W ostatniej kolejce Stal zremisowała przed własną publicznością z Nadwiślanem Góra, a jedynego gola dla klubu z Mielca zdobył najskuteczniejszy strzelec zespołu, 19-letni Łukasz Żegleń. W Siarce problemem jest plaga kontuzji. Na Mielec nie będą gotowi Mirosław Baran i Marcin Truszkowski. Niewielkie szanse na występ mają Konrad Stępień i Rafał Parobczyk. Przeziębienie dopadło Tamazi Czargeszwiliego. Dopiero niedawno do pełnej sprawności wrócił Marcin Figiel, a z drobnymi kłopotami wciąż boryka się Daniel Koczon. Mimo poważnych strat to Siarka jest faworytem i miejmy nadzieję, że wreszcie wygra jakiś mecz derbowy przed własną publicznością. Od kiedy nasz klub wrócił do drugiej ligi, to nie wygrał jeszcze żadnego derbowego meczu z rywalem z Podkarpacia u siebie. Bilans Siarki w meczach ze Stalą Stalowa Wola, Stalą Mielec Resowią i Stalą Rzeszów przy Niepodległości to 2 remisy i 5 porażek. Z Mielcem zazwyczaj grało się Siarce nieźle. W ostatnim ćwierćwieczu przegraliśmy ze Stalą w Tarnobrzegu tylko raz, w 2007 roku, akurat wtedy, kiedy świętowaliśmy 50-lecie istnienia klubu. Tak się składa, że teraz Stal świętuje swój jubileusz 75-lecia istnienia. Nadarza się więc doskonała okazja do rewanżu. Początek derbowego meczu Siarka-Stal zaplanowano na godzinę 12. W niedzielę kajakarze z klubu kajakowego Jezioro Tarnobrzeg zakończyli letni sezon. Z tej okazji postanowili zorganizować duże zawody. O mistrzostwo okręgu walczyło ponad 40 zawodników z 3 klubów kajakowych. Pogoda dopisała i kajakarze mogli cieszyć się słońcem, wodą i swoim ukochanym sportem. Jak przystało na zakończenie całego sezonu, wydarzenie było duże. Ponad 40 zawodników i 3 zaproszone kluby. Wszystko w ramach zawodów okręgowych. To są zawody takie już podsumowujące sezon. Zawody o mistrzostwo okręgu. Czyli my jesteśmy w okręgu lubelsko-podkarpacki, zrzeszające kluby Fala Lublin, Jezioro Tarnobrzeg i RRK Rzeszów. Także kończymy sezon na wodzie, to jest 5 października, piękna pogoda, aż trudno uwierzyć, dopisała. No i te zawody są organizowane pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zaszczepiać pasję trzeba od najmłodszych lat. Włączenie do zabawy elementu rywalizacji może tylko dodatkowo zmotywować do zgłębiania pasji. Niedzielne zawody pokazały, że nawet 8-latki mogą dzielnie ścigać się w kajaku. Przyjechało około 40 zawodników w sumie, razem z nami jest około 40 zawodników w kategoriach juniorów, młodzików i dzieci. Także przedział roczników jest od 97 do 2006. Także sama młodzież, no i cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie, dużo kibiców przyszło, rodziców. Kajakarstwo nie jest łatwym sportem, nawet na spokojnych wodach Jeziora Tarnobrzeskiego. W małym, zwinnym kajaku łatwo o wywrotkę, jednak to nie zraża nawet najmłodszych. O zainteresowaniu tym sportem świadczy chociażby wzrastająca liczba zawodników w tarnobrzeskim klubie. W tamtym roku mieliśmy 17 zawodników. W tym roku mamy już około 40 zawodników zapisanych. No, z frekwencją na treningach różnie bywa, prawda? Bo raz jedni przychodzą, raz drudzy przychodzą. Także bardzo duży nabór był podczas tegorocznych takich akcji Lata w Mieście. Czyli to były półkolonie organizowane przez nas i uczestniczyło w nich około w sumie 60 dzieci na 2 turnusach. I z tych dzieci 27 zapisało się na zawodników. W tamtym roku tylko 17, czyli zainteresowanie rośnie, no, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Zainteresowanie tym sportem może tylko cieszyć. Z sezonu na sezon klub się rozwija, przybywa zawodników i sprzętu. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Marzy się nam, żeby to coś powstało bardziej takiego stałego, nie takie prowizorka, bo na razie to, co mamy, to są prowizoryczne baraczki. No nie mamy gdzie za bardzo trzymać sprzętu, przykładowo czwórka. No nie mieści się nam w tym
w tym hangarze metalowym, który ma 9 metrów długości, a czwórkę, żeby przechowywać, potrzebna jest co najmniej 13 metrów obiekt, żeby można było czwórkę, kajak czwórkę schować. Więc liczymy, że może kiedyś tu powstanie jakaś przystań, bo młodzież jest, garnie się i tak dalej, i tak dalej. Ostatnie w tym sezonie zawody pokazały wiele młodych talentów. Niektórzy na podium stawali po kilka razy, inni okazywali się być najmłodszymi zawodnikami imprezy. Na wszystkich zwycięzców czekały medale, na najlepszą drużynę puchar ufundowany przez marszałka województwa, dodatkowo nagrodzony został najlepszy uczestnik oraz ten najmłodszy. Najlepszą drużyną okazał się klub Fala Lublin. Wśród młodzików w swoich kategoriach na szczycie podium kilkakrotnie stawała Agata Zielińska wraz z Mateuszem Bielakiem z Fali Lublin. Wśród juniorów zwyciężył Łukasz Kozik z Rzeszowskiego klubu, a wśród dzieci najlepsi okazali się Maciej Pełka z klubu kajakowego Jezioro Tarnobrzeg oraz Hubert Stareńczak z Rzeszowa. I na koniec bardzo ważna informacja dla kierowców. W związku z 36. biegiem nadwiślańskim mienia Alfreda Frajera w niedzielę nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w Tarnobrzegu. Utrudnień możemy spodziewać się na odcinku od Baranowa Sandomierskiego do Nagnajowa w godzinach od 11 do 11.30, na Wisłostradzie w godzinach od 11.15 do 11.45, na terenie miasta na ulicach Mickiewicza i Sandomierskiej w godzinach od 11.40 do 13.30. Wyjazd z ulicy na dole od strony Parku Dzikowskiego będzie ograniczony w godzinach od 7 do 11 oraz zamknięty od 11 do 14. Mieszkańców na dole, organizatorzy biegu proszą o korzystanie w tym czasie z wyjazdu ulicą Słomki. I to już wszystko na dzisiaj. Żegna Państwa Katarzyna Sobieniewska-Pyłka. Do zobaczenia.